Były po godzinach pracy. To między innymi zarzuca swojej przełożonej pani Magdalena. Kobieta zatrudniona była w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym od czerwca 2011 do grudnia 2013 roku. Trwało to przez prawie 2 lata, jak tam pracowałam. Zaczęło się od tego, że dostałam kilka dni zwolnienia. Jestem w ogóle osobą niepełnosprawną, choruję na padaczkę. Byłam zatrudniona jako osoba niepełnosprawna i w grudniu 2011 roku dostałam kilka dni zwolnienia, bo zachorowałam na grypę. Po tym zwolnieniu wróciłam do pracy, niedoleczona co prawda, i po kilku dniach pojawiła się gorączka, gdzie nasiliły się ataki padaczki, jedno za drugim idzie, no, nasilają się te ataki przy gorączce i dostałam kolejne 4 dni zwolnienia. Położyłam to przełożonej na biurku, a przyjęła to bez słowa, poszłam się przebrać do szatni i tam przyszła za mną i powiedziała takie zdanie, że uważaj, to zwolnienie odbije ci się czkawką. Pani Magdalena przyznaje, że cała sytuacja spowodowała znaczne pogorszenie się jej stanu zdrowia. Lubinianka choruje na padaczkę, której ataki znacznie nasiliły się w trakcie pracy w Medicusie. Była pracownica centrum przyznaje, że problem zgłaszała swojemu przełożonemu. Spotkałam się z szefem w grudniu tamtego roku, 2013, żeby go poinformować, jakie są warunki w pracy, tak? Jak to się objawia. Szef troszkę mnie zdziwił, bo powiedział, że to nie jest pierwszy sygnał, jaki do niego trafia, bo już wcześniej trafiały takie sygnały. No i zdziwiło mnie to, że on z tym nic nie zrobił, tak? No bo wiedział wcześniej, a i ja jestem kolejnym sygnałem. Zaproponował mi szef, że pomoże mi w znalezieniu pracy tak, w innej placówce Medicusa, ale ja nie chcę pracować u ludzi, którzy nie walczą z mobbingiem. Prezes Medicusa twierdzi, że mobbingu nie było i nikt podobnego problemu mu nie zgłaszał. Osoba ta nierazu u mnie nie była z tym problemem. Tak analizowaliśmy tą sytuację po i żadnych znamion mobbingu nie znajdujemy. Chwilę później przyznaje jednak, że rzeczywiście pani Magda była u niego w grudniu ubiegłego roku. Pod koniec swojego zwolnienia przed upływem, po kiedy była 5 miesięcy na zwolnieniu, była rzeczywiście u mnie, sugerowała, że była wtedy mobbingowana. Ja podtrzymuję to, co mówię. W Medicusie pracuje blisko 40 sekretarek medycznych. Okazuje się, że rotacja pracownic jest tutaj bardzo duża ze względu na specyfikę pracy. Ta sekretarka, ponieważ miała problemy z pracą na pierwszym piętrze, została skierowana do innych naszych miejsc pracy, które są mniej stresorowne, bo ona pracowała częściowo w rejestracji POZ-u, to przynajmniej nie ma pacjenta, który płaci, prawda? Pracowała też tutaj na drugim piętrze, gdzie mamy rejestrację tylko do jednej poradni specjalistycznej i rejestrację pacjentów funduszowych na kolejkę. Jak w każdej spornej sprawie, również i w tej swoje stanowisko podtrzymuje każda ze stron. Jedno jest pewne, sprawa na pewno nie ucichnie, bo była pracownica Medicusa chce, aby winni tego, że straciła zdrowie, zostali ukarani. Centrum Kultury Muza zaprasza na spektakl To tylko miłość w wykonaniu krakowskiego Teatru Stu. Historię trojga przyjaciół, tancerzy uwikłanych w miłosny i zawodowy trójkąt. Dowcipne dialogi, a na scenie znakomici aktorzy. Tadeusz Huk, Krystyna Podleska, Leszek Piskorz, Karol Jasiński, Barbara Garstka i Marcin Kątny. 16 lutego 2014 roku, godzina 19. Bilety 80, 70 i 50 zł. Rezerwacja biletów pod numerem telefonu 76 746 22 66. Spędź popołudnie na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku.